Jak się macie? Tu Matt Watson z Carwow. Wyglądam na szczęśliwego, bo mam dla was cudowny wyścig. Zdołałem zestawić ze sobą wszystkie ulubione japońskie auta z gry Gran Turismo 2. To niesamowite. Pozwólcie, że opowiem wam o tych samochodach, zaczynając od tego, w którym teraz siedzę. To oczywiście Honda NSX. Jest tu 3-litrowy V6 o mocy 275 koni i 285 Nm. Ma pięciobiegową manualną skrzynię biegów i napęd na tylną oś. Waży około 1370 kg, a kosztuje około połowy miliona. Ten samochód to model z 92. Obok stoi R34 Nissan Skyline GTR V-Spec. Ma 2,6 litra szóstkę z turbo mocy 280 koni i 392 Nm. Oprócz tego napęd na 4 koła i 6-obiegowa manualna skrzynia. Waży 1560 kg i ten konkretny model jest warty ponad 650 tysięcy złotych. To auto jest modelem z 99. A obok niego znajduje się Mazda RX-7 Type RS, również z 99. Ma silnik Wankla 1,3 litra z Twin Turbo. Uwielbiam mówić nazwę silnik Wankla. W każdym razie moc to 280 koni i 314 Nm. Ma napęd na tylną oś i 5-obiegową manualną skrzynię. Ten model waży 1280 kg i kosztuje około 150 tysięcy złotych. Obok niego jest Nissan Silvia S15. Ma 2-litrowy silnik z 4 cylindrami i turbodoładowaniem i 250 koni, a także 275 Nm. Napęd na tylną oś i 6-obiegowa manualna skrzynia. Waży 1240 kg, a jego cena to mniej niż 150 tysięcy złotych. Ten Nissan to też model z 99. Obok niego stoi z kolei Toyota Supra, też z 99. Ma 3-litrowy silnik z 6 cylindrami i twin turbo. Moc to 280 koni i 430 Nm momentu obrotowego. Auto ma napęd na tylną oś za pomocą 6-obiegową manualnej skrzyni i waży 1490 koni. Ta konkretna Supra kosztuje około 300 tysięcy złotych. Obok stoi Toyota Chaser JZX 100 z 99. Ma 6-cylindrowe 2,5 litra z twin turbo i moc 280 koni, a także 363 Nm. Napęd tylko na tylną oś i 5-obiegowa manualna skrzynia waży 1450 kg, a cena tego konkretnego modelu to 150 tysięcy złotych. I wreszcie dochodzimy do Mitsubishi Evo 6 w wersji Tommy McKinnona. Ma 2-litrowy 4-cylindrowy silnik z turbo o mocy 280 koni i 373 Nm. Ma też napęd na 4 koła i 5-obiegową manualną skrzynię. Jego waga to 1360 kg. Ten samochód jest warty 220 tysięcy i został wyprodukowany w 2000 roku. Więc nie w latach 90., ale mniejsza. W każdym razie to było wiele informacji na raz, więc jeśli chcecie porównać statystyki tych aut jedna do drugiej, zapauzujcie filmy w tym momencie. Macie wszystko? Tak? Zanim przejdziemy dalej, to jeśli podobają wam się takie wyścigi, a wkrótce będzie ich więcej, zaufajcie mi, to upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby włączyć powiadomienia. W ten sposób nie ominie was żaden film. Dobra, zróbmy to. Buy, sell, car, wow. Przed wyścigiem musimy przeprowadzić obowiązkowe sprawdzenie brzmienia. Podkręcę zatem obroty w tej Hondzie NSX. Brzmi niesamowicie. Odpal R34. Intensywnie. Ok, teraz posłuchajmy Mazdy. Naprawdę basowo jak na silnik 1,3 litra. To silnik rotacyjny, czyli dziwny typ silnika 1,3 i tak naprawdę nim nie jest. W sumie to nie rozumiem tych wszystkich w Anglii. Ok, teraz czas na Nissana. Teraz Toyota Supra. A jak poradzi sobie Toyota Chaser? Posłuchajmy. W końcu dotarliśmy do Mitsubishi Evo. Dalej, podkręć obroty. Świetnie.
świetna zabawa. Wszystkie te auta brzmią dobrze. Zostały nam pożyczone przez ich właścicieli i zostawiliśmy linki do ich Instagramów w opisie filmu, więc śmiało je sprawdźcie, dowiecie się więcej o tych autach. A w tym konkretnym modelu jest coś wyjątkowego. Z tyłu umieszczono małą wstawkę zrobioną z włókna węglowego, a na jej wierzchu są różne modele NSX. Niektóre z nich nawet się obracają i świecą. Jest też mała figurka Senny. Teraz możemy wreszcie zacząć wyścig. Dobry początek. Dawaj NSX. Nadjeżdża R34. Wiecie co, start miałem doskonały, ale niestety Supra miała problem z silnikiem i jakby na chwilę przestał działać. Więc musimy pojechać raz jeszcze. Znowu dobry start. Dajesz NSX. Do odciny! Jednak R34 odjeżdża. To był chaos. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś zrobił tak dramatyczny false start jak R34. A Supra? Co stało się z Suprą? Za każdym razem na pierwszym biegu dzieje się to samo. Dobra, to trzeci i ostatni wyścig. Nie powtórzymy go ponownie, aby nikt nie spalił ani nie miał problemu z autem. Do dzieła. Tylko ten wyścig się liczy. Come on. Brzmi to super, ale właśnie wyprzedziło mnie R34. Czy uda mi się pokonać Chasera? Cóż, bez wątpienia przegrałem, ale mało mnie to obchodzi, bo zabawa była świetna. To auto brzmi po prostu cudownie. GTR, czy jesteś zadowolony ze swojego startu? Tak, bardzo. Mazda, a ty? Myślę, że mój start był w porządku. Okej, a ty w białym aucie? Jak z twoim startem? To Silvia, Matt. Dzięki, było dobrze. Trochę buksowały mi koła, ale bez tragedii. Supra, co z tobą? Start dobry, ale z jakiegoś powodu trochę straciłem na drugim biegu. A co z drugim niebieskim wozem? O ciebie mi chodzi, Chaser. Całkiem dobry start, dużo mocy na pierwszym biegu, nadążałem za Supra aż do trzeciego i potem zostałem w tyle. Ale ze startu jestem zadowolony. Zadowolony. Zatem, co właściwie się wydarzyło? Evo 6 wygrało, przejechawszy dystans ćwierć mili w czasie 13 sekund. GTR zajęło to 13,5 sekundy. Silvii 13,8. Supra o mały włos wyprzedziła RX-7, choć oba auta uzyskały czas 13,9 sekundy. Chaser skończył z czasem 14,2 sekundy, a ostatni był NSX z czasem 14,3. Teraz przed nami start lotny przy prędkości 80 km na godzinę na trzecim biegu. Zobaczymy, kto będzie najszybszy na połowie mili. Zaczynamy. Zrównajcie się wszyscy. Supra? Odliczam. Wspaniale się zbiera. Ale potem pojawia się R34. Po co zmieniać biegi? Mogę przejechać pół mili na jednym biegu. A
Nie mam pojęcia, co się stało. Dowiedzmy się tego od kierowców. Kto myśli, że skończył jako pierwszy? Wydaje mi się, że wygrałem, ale Supra była tuż za mną. A kto był za Suprą? Wydaje mi się, że to mogłem być ja w GTR. A kto był za GTR-em? Ja w Sylwii. A kto był za Sylwią? Nie wiem, który przyjechałem. Wiem tylko, że nie wygrałem, ale RX-7 było ostatnie. Tak, miałem o wiele więcej do roboty niż ty. Musiałem wrzucić trzeci, czwarty i piąty bieg w czasie, gdy tylko siedziałeś na trzecim. Serio? Szalone. Teraz test hamowania przy prędkości 110 km na godzinę, kiedy dojedziemy do linii pełne zatrzymanie. Jeśli chcielibyście obejrzeć wyścig pomiędzy generacjami Nissana GTR, kliknijcie wyskakujące okienko u góry po prawej stronie albo skorzystajcie z linku z opisu, ale teraz jeszcze tu zostańcie, zbliża się linia. W tym aucie ABS zaczął działać trochę późno. Jechałem, hamowałem i dopiero wtedy zdecydował, że trzeba zacząć działać. Wygląda na to, że jestem na równi z Suprą. Może jest delikatnie za mną. To prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy mój ABS zadziałał. Dobrze ci poszło, jednak wydaje mi się, że GTR wygrał, prawda? Wydaje mi się, że jestem delikatnie za Sylwią. Potem Chaser jest przede mną. I nie do końca widzę różnicę pomiędzy RX-7 i Evo. Kto jest ostatni? Chyba Evo. Czy tak jest w istocie? Tak, potrzebne mi nowe hamulce. Ale zdecydowanie nie potrzebujesz nowego silnika, bo w czasie startu lotnego twoje auto poradziło sobie świetnie. Chciałbym teraz podziękować każdemu, kto pożyczył nam samochód do dzisiejszego wyścigu. Podziękowania dla właściciela NSX, podziękowania dla właściciela GTR-a, dla właściciela RX-7, właściciela Nissana Sylvii S15, dla właściciela Toyoty Supry, dla właściciela Toyoty Chaser i wreszcie podziękowania również dla właściciela Mitsubishi Evo 6 Tommy Mackinnon Edition. Wejdźcie na ich Instagramy i zostawcie im obserwacje, bo to pomoże nam zdobyć tego typu auta w przyszłości. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów, kliknijcie w któreś z tych okienek, a jeśli klikniecie w to kółeczko, przeniesiecie się na nasz kanał, a tam czekają na was wszystkie filmy, które dla was zrobiliśmy. Dzięki.